Dzień dobry! Nie mów do mnie z rana. Zły, bo jest głodny i bez kawy. Właśnie jedziemy po kawę. Dzisiaj jest Wigilia. Dzisiaj jest 24 grudnia. 35 stopni w cieniu ma być. 35... Czekaj, pan się patrzy. 35 stopni. My rano wstaliśmy, ja obudziłam. Obudziłam go, może to jest takie złe, bo chciałam pojechać sobie na plażę, bo jest bardzo gorąco. No to mogłeś wsiąść i jechać? No, co, ja no a jedziemy teraz do Coffee Clubu na kawkę. Założyłeś sobie membership. Tak, bo zrobiłam sobie membership i mam kup jedną kawę, drugą mamy za darmo. Tylko trzeba wspomnieć, że membership kosztuje $25 na rok. Ale to się tak zwraca, bo my dość często pijemy tutaj kawę. A dlaczego często pijemy? Bo jest jedna za darmo. Bo jest membership, by się to zamyka. Bo się zastanawialiśmy właśnie, czy chcemy pojechać do Maka, czy tutaj. Potem mówimy, a no bo tutaj mamy za darmo, więc jedziemy tu. Dobra, kończę, bo ten już taki trochę nerwowy, trzeba coś zjeść i co? I napić się kawy. Więc teraz tak. Po pierwsze, primo, wpuścić takiego do łazienki to mydło zje. Bo poszedłem, zapłaciłem i zapomniałem, że mam kartę zniżkową. Więc cała zniżka poszła w... Po drugie, musieliśmy iść do sklepu i kupić coś na pająki. Bo wczoraj na całe szczęście Monika go nie widziała, ale przeszła obok Huntsmana. Mieliśmy Huntsmana w domu. Pierwszy raz... Średnicy większej. I całe szczęście, że ona go nie widziała, bo przeszła tak blisko, że w przypadku jej arachnofobii to jest tak, jakby już jej po ręce chodził. Dobrze nie zobaczyła, bo dziura w gibroku wypiła. W płycie gipsowej. W ogóle to nie wiemy, jak on się dostał u nas. Mamy wszędzie fly screeny, a tak duży pająk? Dziwne. Ruscy go podrzucili, na pewno jak stąpkę. ale duży był, tak? Bo ja nie widziałam, właśnie uciekłam do łazienki i się zamknęłam. Jak na Huntsmana to nie był duży, a jak w moim przypadku na pająk był, no... Szczerze, był taki średnicy, no. I kupiliśmy jeszcze kolejny, tutaj, kolejny spray taki na pająki. Bo jak dzisiaj rano się obudziłam, to już do łazienki szłam ze sprayem w razie, jakby coś mi wyskoczyło. No więc tak, pająk jest, karta jest. O czym jeszcze miałem powiedzieć? Nie wiem. A, iśmy, kupiliśmy tego. Plecaka na drona, zobaczymy, czy się sprawdza i czy warto. Tak, ten plecak jest z firmy Monfrotto, więc dosyć dobra firma. Ona produkuje różne akcesoria do kamer, aparatów i tak dalej, więc mamy nadzieję, że będzie ok. A fajny jest też ze względu na to, że można go o tak obsadzić. Ma tą kieszonkę na szybkiego, że nie trzeba go rozkładać cały. Znaczy, oczywiście można go rozłożyć, odkręcić wirniki, ale ze względu. Jak to się mówi, jak to było? Propellers, czyli wirniki, tak? Tak, skrzydła. No nie skrzydła. No nie skrzydła. Wirniki. Nie mieli ze śmigłami, chociaż to blisko. Ale o co chodzi, że my mamy tutaj te nakładki na rogi, żeby w razie jak wpadnie w krzaki czy coś, żeby wirniki nie waliły po jakichś krzakach i żeby miał większość przeżywalność w kontakcie z drzewem. I dodatkowo mamy, to jest taka linka naciągająca i to już jest przykręcone na śrubki. Więc jeżeli by tego nie było, to wystarczy w 3 minuty odkręcić same śmigiełka i można go już spakować. Ale że my mamy te nakładki zabezpieczające, to już czas rozłożenia się wydłuża. Więc bardzo przydatna jest ta kieszonka, gdzie się tylko ją odpina na kliki i on jest tylko taki... Gotowy do użytku. Później wam pokażemy. No, a teraz jedziemy na plaję. Jak to było tam przyta? Vamos a la playa. Ale jedziemy tylko playa. Tak na tego. Jedziemy na tylko na chwilę. 3 minuty. No bo dzisiaj jest Wigilia, tak? Więc będziemy wracać do domu. A dla tych, którzy nie wiedzą, jak wygląda Huntsman, czy Huntsman, to tutaj będzie zdjęcie za chwilę, także jeśli ktoś nie lubi pająków, to teraz zamyka oczy. A tak a propos, to Huntsman nie jest w ogóle jadowity, znaczy on nie jest groźny, nie? Dla człowieka. Znaczy on gryzie, ale nie jest jadowity, nie zabija. No. Ale mówią, że jest dobry, że dobrze go mieć w domu, jak ktoś ma jakieś inne, nie wiem... Stwory.
nie jest, także... Was bardzo serdecznie z plaży. Cześć. Bardzo wieje, ale to nie kieleckie. Tak, dzisiaj jest 24 grudnia i korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tak jest, dużo zdrowia, radości. Przetrzymać, bo polecicie. Przede wszystkim spokojnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym. Pamiętajcie, cieszcie się każdą chwilą spędzoną z najbliższymi, bo na przykład tak jakby nie mamy ich blisko siebie. Także cieszcie się każdą chwilą, wielu łask Bożych oczywiście i coś jeszcze? Wesołych świąt! To i jest. Szczęśliwego nowego roku! To jest! I teraz zaśpiewam Wam kolędę. Tego nie było w planie. Nie. Ale jak? Jingle bells! To jest kolędę. Echa błędę. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając kocie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. To śpiewałem ja, Jarząbek. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz i no. I to tyle. Pozdrawiamy. Ale Wigilii na plaży nie będzie, nie martw się. Wracamy do domu na Wigilię. Bo by dużo piasku w zębach chrupało.